Coraz więcej w Polsce, 4,5 tysiąca zachorowań rocznie odnotowujemy, więc to wynika przede wszystkim z wysokiej świadomości naszego społeczeństwa, ale również z tego, że coraz częściej korzystamy z kąpieli słonecznych, wyjeżdżając na wczasy, czyli mamy tak zwane krótkie, przerywane, intensywne właśnie ekspozycje słoneczne, które są głównym czynnikiem ryzyka. Powinniśmy posługiwać się zasadą ABCDE, czyli zmiana asymetryczna, o nierównych brzegach, o nierównych barwach, przede wszystkim takie pstre zabarwienie, średnica powyżej 6 mm, jak i również ewolucja zmiany, czyli zmiana ulega powiększeniu guskowemu bądź też bocznemu, ale ważne jest też kryterium F, czyli feeling, czyli to, co pacjent czuje, odczuwa świąt, pieczenie, też powinien czym prędzej udać się do lekarza. Kolejne nasze spotkanie na zakładzie radioterapii, które ma na celu edukować, informować naszych pacjentów na temat różnych nowotworów. Celem jest zarówno edukacja, tak jak wspomniałam, w związku z zbliżającymi się wakacjami temat związany z nowotworami skóry wydaje się oczywistym wyborem. Dlatego mamy wykłady, mamy m.in. profesor dermatologii, mamy chirurga, mamy onkologa klinicznego i radioterapeutę i wspólnie chcemy poinformować pacjentów, jak mogą dbać o to, żeby nie zachorować, a jeżeli już zachorują, co można z tym zrobić, jak leczyć się i jak leczyć się prawidłowo. W ostatnich latach, myślę ostatnich 14 latach, nastąpił ogromny przełom w leczeniu czerniaka i pacjenci w przeszłości po postawieniu diagnozy choroby rozsianej umierali po około 6 miesiącach. Obecnie tacy pacjenci żyją wiele lat i około 50% pacjentów żyje już ponad 7 lat. I co najważniejsze, prawie wszystkie terapie są także dostępne w Polsce. My tych pacjentów tutaj w naszej klinice także prowadzimy i także mamy takie wieloletnie doświadczenia. Jeżeli mówimy o chorobie rozsianej, proces leczenia trwa do momentu, aż terapia jest skuteczna. Czasami jest to wiele lat.